No i co? Był dzisiaj ten Podolski na boisku, ale okazało się, że to nie on był główną gwiazdą tego spotkania. Bo głównych aktorów tego meczu mógłbym wymienić głównie po stronie Lecha Poznań, tych pozytywnych. A jeśli chodzi o Górnika, no to mógłbym wymienić tych mocno, momentami naprawdę bardzo mocno negatywnych. Ale tak, przede wszystkim był to świetny mecz Lecha Poznań, bo po tym ostatnim przeciętno słabym występie przeciwko Radomiakowi, aż przyjemnie się momentami patrzyło na zespół Kolejorza. Dzisiaj. Znowu na ogromny plus Jakub Kamiński, który po prostu ostatnio jest niepodważalnym liderem ofensywnych akcji Lecha Poznań. Prowadzi grę, jest odważny, strzela bramki, asystuje. W poprzednim meczu z Radomiakiem też to on się wyróżniał na tle innych zawodników. Więc kto wie, może to będzie ten jego sezon. Razem zresztą ze Skurasiem, który przy tym golu na 3 do 1 dla Lecha, lekko mówiąc, pobawili się z Kamińskim w grze ofensywnej. Iszak świetnie, dzisiaj bramka. Świetny Amaral, zresztą zaliczył dzisiaj asystę. Prowadził grę, był odważny. Mijał też tą obronę Górnika dzisiaj jak chciał momentami. Co, umówmy się, nie było aż takie trudne. No i w sumie takie dwie rzeczy, które mi się dzisiaj najbardziej nie podobały w Lechu, to może nieco momentami głupie zachowania pod własną bramką. Mówię tutaj o tym zagraniu Douglasa do Miki van der Harta z drugiej połowy, bo prawie główką asystował Jimenezowi. A drugą rzeczą jest ten okropny, bestialski wręcz faul Joela Pereiry na czerwoną kartkę na szczęście. Mam nadzieję, że to się nie skończy tylko na czerwonej kartce, tylko na jakimś zawieszeniu lub karze. Bo Joel Pereira trafił korkami bezpośrednio w twarz. Warto zaznaczyć, że Baidu, który dostał z tych korków tą twarz, nie schylał się nawet do piłki zbytnio. Więc Pereira podniósł nogę naprawdę bardzo wysoko i tak jak mówię, mam nadzieję, że nie skończy się to tylko na czerwonej kartce. Bo wyglądało to koszmarnie. Na szczęście Baidu potem wstał i grał. No i co do występu tego Górnika. Zgadza się, był dzisiaj Lukas Podolski na boisku, natomiast najbardziej w tym meczu rzucał się w oczy bardzo słaby, koszmarnie słaby występ defensywy Górnika Zabrze. Nie wiem, czy pamiętam jakikolwiek gorszy występ Wiśniewskiego, jaki oglądałem. Błędy przy bramkach, chociażby przy tym pierwszym golu dla Lecha. Nie wiem, co to była za interwencja. Jeśli obejrzycie sobie skrót, to doskonale sobie to zobrazujecie, o czym mówię. Był ogólnie bardzo łatwy do mijania. W drugiej połowie mam wrażenie, że już kręciło mu się od tego w głowie. Janicki w ogóle też bardzo słabo. Przy tym golu na 3 do 1 dla Lecha, to przecież od niego odbiła się ta piłka. I ogólnie jak rozmawiałem przed tym spotkaniem z moim znajomym Markiem, który mocno siedzi w Górniku Zabrze, no to on mi przed tym spotkaniem mówił, że on średnio w sumie wierzy, że Górnik Zabrze może podjąć równorzędną walkę z Lechem Poznań w tym spotkaniu. Mnie trochę dziwiły te słowa i trochę się z nim nie zgadzałem, natomiast ewidentnie on miał rację. I prosił mnie przy okazji, w trakcie oglądania tego meczu, żebym zdisował dzisiaj tą defensywę Górnika Zabrze i ten poziom transferów w Górniku. Natomiast tak naprawdę w ogóle nie musiał mnie o to prosić, bo ta słaba gra w defensywie bardzo mocno rzucała się w oczy i to było ewidentne. No więc to spotkanie kończy się wynikiem 3 do 1 dla Lecha Poznań. Bardzo dobry występ zespołu z Poznania, bardzo słaba gra w defensywie Górnika Zabrze, więc ten wynik jak najbardziej zasłużony. Szacunek dla Lecha, że potrafił się podnieść po tym meczu z Radomiakiem, po którym wylała się na niego salwa krytyki, zresztą też trochę ja skrytykowałem Lecha na tym kanale. A Górnik Zabrze mam wrażenie, że nie do końca się wzmocnił, jeśli chodzi o te transfery, bo ten transfer Podolskiego nieco przyćmił całokształt transferowy Górnika w tym okienku. Wydawało się, że ten Podolski będzie zbawieniem Zabrze, natomiast okazuje się, że na innych pozycjach są naprawdę duże braki. No ale tak jak mówię, w okienko jeszcze jest otwarte, wszystko jest do nadrobienia i ten sezon wcale nie musi być jakiś bardzo nieudany dla Zabrzan, wręcz przeciwnie. Tymczasem ja wam dziękuję za ten dzień. Omówiłem wcześniej na tym kanale dzisiejsze spotkanie Zagłębia Lubin z Górnikiem Łęczna. Jeśli nie oglądaliście tego meczu, to zapraszam do omówienia, gdzieś tu będzie odnośnik albo nie będzie. Widzimy się jutro, bo jutro omówię dwa spotkania z trzech, bo tego jednego nie będę w stanie fizycznie po prostu nagrać. I zapraszam do subskrybowania, zapraszam na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj oraz na karty społeczność, bo czasami tam coś piszę. Się nie żegnamy, miejcie dobre humory, cześć.